Dzień dobry. Co to jest w ogóle ten hydrolat? Hydrolat to nic innego jak destylat z danej rośliny. Powstaje on poprzez destylację materiału roślinnego. W naszym przypadku jest to materiał zamrożony. A to dlatego, że jest zamrożony, ponieważ nie destylujemy wtedy, kiedy są zbiory, tylko wtedy, kiedy jest potrzeba, wtedy, kiedy jest zamówienie. Dzięki temu nasze hydrolaty są zawsze świeże i jeśli je destylujemy z roślin, które zawierają dosyć dużą zawartość olejku, to ja producentom kosmetyków naturalnych zalecam nawet nie konserwowanie ich, ponieważ olejki eteryczne zawarte w hydrolacie mocno stabilizują ten hydrolat. No i nie ma potrzeby dokładania dalszej ilości chemii do tego hydrolatu. Natomiast jak w ogóle powstaje hydrolat? Hydrolat powstaje poprzez wpuszczenie pary wodnej o temperaturze około 120 stopni w surowiec roślinny. Mogą to być liście rozmarynu, kwiatki lawendy, kwiatki nagietku, ziele tymianku, jakikolwiek surowiec roślinny, który w moim przypadku ja uprawiam własnoręcznie, tak? W zależności jakie mam zamówienie. W ten materiał roślinny wpuszczam wspomnianą parę wodną. Para wodna wyciąga wszystkie substancje aktywne z zamrożonego surowca roślinnego. Schładzam tą parę wodną i w pierwszej kolejności wychodzi olejek eteryczny, później woda. Tak zwany hydrolat. Średnio na około 10 kg roślin jestem w stanie wyprodukować około 5 litrów hydrolatu. Jeśli chodzi o olejki eteryczne, to to naprawdę różnie bywa. Najbardziej olejkodajną, że tak powiem, rośliną jest lawenda. Z pozostałych roślin to jest mniej więcej z szałwii, to jest 5 ml olejku eterycznego na około 10-kilogramowy wsad roślinny, tak? Samych liści szałwii, więc to są czyste, eteryczne olejki z danej rośliny, nie podbijane żadnym tłuszczem, zapachem. Są to olejki tworzone z roślin. Tak samo hydrolaty. Hydrolat w momencie, kiedy kończy, że tak powiem, spływać olejek, następuje, że tak powiem, zmiana, leci woda nasycona substancjami aktywnymi i to jest właśnie hydrolat. A dlaczego produkuję zamrożonych roślin? Z dwóch powodów. Dlatego, że nie produkuję wtedy, kiedy są zbiory, w sensie, że nie wiem, mamy zbiory lawendy i ja muszę w tym samym czasie wyprodukować, nie wiem, hektolitry hydrolatu lawendowego, zakonserwować go i później go sprzedawać, czyli de facto klient otrzymuje w grudniu stary hydrolat, nie oszukujmy się, stary, tak? Nasycony jakąś już dodatkową chemią. Ja produkuję z roślin zamrożonych. Mrożenie pozwala mi również na większe wydobycie wszystkich substancji aktywnych, ponieważ komórka roślinna jest mocno zamrożona i w momencie, kiedy uderza w nią para wodna, komórka oddaje, taka zamrożona komórka roślinna oddaje wszystkie swoje właściwości właściwie natychmiast. Więc ta destylacja z roślin zamrożonych jest bardziej efektywniejsza niż po prostu destylacja z roślin świeżych. Wszystkie rośliny przechowujemy w zamrażarkach. Na początku idzie głębokie mrożenie, potem jest utrzymywana temperatura minus 35. Te surowce są suche, zamrożone, nie ma w nich wilgoci i takie też stosujemy do produkcji. Nie wykorzystujemy starych roślin, nie wykorzystujemy roślin, które nie nadają się jako surowiec. Są zbierane w odpowiedniej porze, w odpowiednim rozkwicie kwiatu. Jest to czysty surowiec roślinny.
hydrolat w czystej postaci jest tak naprawdę surowcem kosmetycznym. Aby nazwać go kosmetykiem, tak naprawdę należałoby dodać do niego jakiś konserwant. Ja, tak jak powiedziałam, staram się tego nie robić. Dlatego głównie, wyłącznie produkujemy surowce kosmetyczne pod postacią hydrolatów. A zaraz pokażę Państwu, jak wygląda taki zamrożony surowiec roślinny, który mamy w zamrażarkach. Tutaj mamy kwiatki na gietku. Jak widać, surowiec jest suchy. Mimo że jest zamrożony, jest suchy. Można go rozdzielić, nie ma problemu. Pakujemy w czyste worki plastikowe. Wszystkie worki są podpisane, tak żeby się nie pogubić. O, czyste, suche. Tylko że zamrożone kwiatki na gietku. I z takiego surowca, z takich roślin, z takich kwiatków produkujemy hydrolaty. I to właściwie wszystko, co chciałabym powiedzieć o naszej produkcji hydrolatów. Myślę, że warto się zainteresować, co inne hydrolaty innych firm mają w składzie. Jest to dosyć istotna informacja, ponieważ jeśli ktoś mówi, że hydrolat nie nawilża, no ciężko, jak żeby nawilżał, skoro ma tam w sobie konserwant na bazie alkoholu. Alkohol ogólnie wysusza skórę. Tak więc zachęcam do sprawdzania składów hydrolatów i sprawdzania, czy to naprawdę są czyste hydrolaty, czy już z dodatkami. Dziękuję bardzo. Do widzenia.